Niewykluczone, że oddalone o niecałe 30 km od Poznania Kaleje zasłyną jako pierwszy ośrodek felinoterapii w Europie. Felinoterapia to leczenie osób z różnego typu niepełnosprawnością poprzez kontakt z kotami. Potrzeba tylko jednego – funduszy na remont starego gospodarstwa. Terapeutyczne koty, łagodne i cierpliwe, czekają na pacjentów. Katarzyna Nowacka. Kazik Humbla urodził się z komplikacjami. W skali Apgar miał tylko 2 punkty. Jego serce tylko biło, nie ma żadnych innych oznak życia, także no, martwiliśmy się o jego prawidłowy rozwój. No i ten rozwój rzeczywiście na początku był trochę opóźniony. I wtedy domowy kot pokazał swoją moc terapeutyczną. Jeżeli na przykład Kaziu sobie leżał na przykład na łóżku, to kot przychodził, przytulał się i też namawiał powiedzmy do jakiejś zabawy, do jakiejś też aktywności większej ruchowej. I to nie jedyny kot w życiu Kazia. Domowego kota wspomógł w terapii ten Bengalczyk. Uosobienie cierpliwości, delikatności i czułości. I jak się okazuje, koci wpływ był zbawienny. Kaziu mógł jak każdy rówieśnik pójść do żłobka. O zbawiennym wpływie kotów na ludzi mówi też biolog Ewa Zgrabczyńska. Stąd pomysł, żeby pod Poznaniem powstał dom pana kota i jego człowieka, czyli ośrodek felinoterapii. Gdzie będą rezydowały i koty, i ludzie przyjeżdżający po to, żeby zdrowie odzyskać i żeby poddać się terapii wspomagającej. Nie tylko w związku z bardzo poważnymi schorzeniami dotyczącymi sfery psychicznej i fizycznej, ale również ci, którzy są zdołowani stresem. Zbawienny wpływ kotów można wykazać wynikami badań, choćby obniżeniem poziomu hormonów charakterystycznych dla stresu. Pomagają ludziom po udarach i zawałach, niepełnosprawnym. Dzieci, osoby dorosłe z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami mają zły przekaz ze strony środowiska, tak? Często są oceniane poprzez pryzmat swojej niepełnosprawności czy inności. Zwierzęta tego nie widzą. Zwierzęta zachęcają do podążania za nimi, do dawania najpierw małych kroczków, potem coraz większych. Terapeuci wyhodowane przez Ewę Zgrabczyńską nowa rasa Jungle już są. Jest też gospodarstwo, które wymaga remontu. I na ten remont właśnie potrzeba funduszy. I to aż 90 tysięcy złotych. Przez najbliższych 19 dni dom pana kota można wspierać poprzez portal Polak Potrafi. Katarzyna Nowacka,